Rozmowa dnia. A w naszym studiu? Gość radiowej jedynki, Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z kim pan teraz mecze będzie oglądał jak Donald Tusk na emigracji zarobkowej? Donald Tusk nie jest na emigracji zarobkowej, tylko jest, pracuje w Brukseli, jest przewodniczącym Rady Europejskiej. A przy okazji dalej jestem przekonany kibicem. Rzeczywiście to był taki symbol naszej tutaj obecności w Warszawie. Oglądaliśmy często mecze, szczególnie te właśnie na turniejowe, czyli na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwa Świata. Teraz będziemy oglądać osobno. Każdy osobno? No tak, no ale ja mam tutaj grupę ludzi, współpracowników i kibiców, także będziemy na pewno. To jest taki też moment do integracji, uśmiechu, takiego oderwania się od polityki. Zawsze lubię takie możliwości. To teraz będzie uśmiech, ale bez oderwania się od polityki. Jarosław Kaczyński mówi dzisiaj w Super Ekspresie, że nie tylko się denerwuje na meczach, ale też wierzy, że Polska zdobędzie medal na Euro. Przebije pan w optymizmie prezesa PiS? Nie, może nie znam się tak na piłce nożnej jak prezes Jarosław Kaczyński, ale ja inaczej niż inni politycy PiSu także uważam, czy w ogóle politycy, może tak. Nie jestem chory optymistą przed mistrzostwami. Ja patrzę na to przez pryzmat każdego następnego meczu. Jak ktoś mnie pyta, jak będzie, jak oceniam te mistrzostwa, jakie są szanse, to mówię, że wierzę w trudne, ale zwycięstwo z Irlandią Północną w pierwszym meczu, bo uważam, że to będzie bardzo ważne, że i każdy mecz będzie miał swoją historię. To nie jest łatwa grupa mimo wszystko, szczególnie, że Ukraińcy bardzo mieli ostatnio dobre spotkania. I uważam, że też nie chciałbym, bo pamiętam w 2006 rok, jak ówczesny premier Kazimierz Marcinkiewicz odwiedzał premier i wtedy był także rząd PiSu, odwiedzał w szatni zawodników przed meczem z Ekwadorem i pamiętam, czym to się skończyło. Więc ja uważam tak, mniej kibiców w czasie Mistrzostw Świata, więcej radości w sercu, ale po wygranym meczu, a nie przed. A na razie to jest remis w tych rządowych dokonaniach, no bo w 2006 roku, jak rządził PiS, to nie wyszło reprezentacji, a w 2012, jak rządziła Platforma, to też nie wyszło reprezentacji. Zgoda. Jeszcze był 2008 rok, to też tak sobie było. No tak sobie. A w tej trudnej grupie w opozycji, to kto ostatecznie wyjdzie z grupy? Komitet Obrony Demokracji, Nowoczesna, Platforma Obywatelska. Kto wygra walkę o to, kto jest prawdziwym liderem opozycji w Polsce? No wszyscy ci, którzy wejdą, dostaną się do Sejmu, do parlamentu. Za 3,5 roku? Tak, tak. Bo uważam, nie będzie przedterminowych wyborów? Uważam, że nie. Jeżeli ktoś trzyma kciuki i zaklina rzeczywistość i marzy o wyborach wcześniejszych, to mówię, to decyzja jest w rękach, czy w długopisie, czy w głowie Jarosława Kaczyńskiego, więc tutaj to wszystko jest po prostu taką polityczną pozą. Ja uważam, że trzeba po prostu ciężko pracować, żeby odbudować zaufanie. To dotyczy wszystkich partii opozycyjnych. A mogłyby te wybory za 3,5 roku odbyć się wedle zmienionej ordynacji na kształt niemiecki? Pada taka sugestia ze strony PiSu, żeby zaimportować z RFN taki pomysł. 230 posłów wybieramy w okręgach jednomandatowych, 230 wedle ordynacji tej dotychczasowej. Ona jest troszkę inna, myśmy, ale oczywiście zasady... Tam jest jeszcze coś na kształt takiej listy krajowej w Niemczech. Dodajmy, że mogą partie wyznaczać fachowców, których chciałyby też widzieć w parlamencie. Dokładnie tak. I pamiętam taką debatę jeszcze lata temu, kiedy ja występowałem w imieniu Platformy i rozmawialiśmy o tym, a w imieniu PiSu jeszcze Ludwik Dorn. Byliśmy w opozycji obie partie. Tak, to jest możliwe, ale ja uważam, że to będzie kalkulacja prezesa Kaczyńskiego i PiSu. Jaka ordynacja będzie bardziej się opłacała, będzie skuteczniejsza. Niemniej jednak trzeba powiedzieć zupełnie wprost, ja uważam, że opozycja nie może popełnić błędu węgierskiego. To znaczy, że nie może się tak w taki sposób podzielić, że dać zwycięstwo PiSowi za 3,5 roku. Więc jeżeli pan redaktor pyta, kto będzie na czele, kto będzie miał najlepszy wynik, to zdecydują wyborcy. Chodzi o to, żeby dać im po prostu pełną możliwość i w dobrym stylu wystawić dobrą reprezentację w tych wyborach. Ale w tej chwili sytuacja jest dość paradoksalna, bo najpewniej, najgłośniej zachowuje się Ryszard Petru, który w wyborach, którego partia zdobyła jednak 3 razy mniej głosów niż Platforma Obywatelska. A w głosach liderów Platformy nie ma tej pewności, że to my jesteśmy największą partią opozycji. Bo to nie kwestia strzelania obcasami dobrego samopoczucia 3,5 roku przed wyborami, a kwestia ciężkiej pracy. My wiemy, mamy doświadczenie ponad 15 lat bycia w polityce, także w opozycji.
i 8 lat ostatnich rządów, więc ja uważam, że trzeba po prostu sporo pokory. My jesteśmy też partią, która jest w etapie przebudowy, zbudowania i nowego programu, nowej platformy, pokazania nowych liderów, nowych twarzy. To wszystko musi zająć. Ja też bym chciał być szefem partii, która ma historię kilkumiesięczną i może wszystko obiecać i podjąć każde zobowiązanie 3 lata przed wyborami. To nie jest takie proste. I nikt nie może powiedzieć sprawdzam, bo nie ma do czego się odwołać. No dokładnie tak jest, przecież pan to dobrze wie. A ta przebudowa platformy zakończy się tym, że niektórzy posłowie zostaną poza partią? Pojawiły się takie spekulacje w mediach, że niektórzy myślą o tym, żeby może odejść do Nowoczesnej. To jest system naczyń połączonych. Jeżeli ktoś mówi, że w parlamencie nastąpi wielka zmiana, bo dwóch, czy jeden, czy czterech posłów przejdzie z jednego klubu do drugiego, to ja mówię, to śmieszne, ja już przeżywałem nie takie transfery i przejścia. To kwestia pomysłu na siebie, też na nową jakość polityki, bo trzeba poszukać swojego miejsca w opozycji. Mówię to koleżankom i kolegom, że po 8 latach rządzenia musimy się nauczyć bycia w opozycji, tej obecności, która nie jest łatwa i czasami doskwiera, ale jest niezbędna, żeby się jej nauczyć i być w polityce skutecznym. I mówi pan też kolegom i koleżankom z Platformy, tak jak sugeruje to wczorajszy Wprost, że gdyby PO weszła w koalicję z KOD-em, to wtedy połowę list Platformy do Sejmu będą otwierać ludzie z KOD-u, co oznacza, że dla dotychczasowych literów list nie starczy miejsca? Byłem pytany, że to absolutnie nieprawdziwy cytat. Śmieszny i kompromitujący tych, którzy go przywołują czy piszą. Przecież ja, jako szef największej partii opozycyjnej, jeżeli w tak kapitulancki sposób przemawiałbym, mówiłbym do członków klubu parlamentarnego, to jaki ze mnie byłby lider? Czy to jest absurdalne, że ponad trzy lata przed wyborami oddawać, czy deklarować oddanie połowy jedynek, czyli biorących miejsc, bo tak rozumiem ten kontekst tego artykułu. Przecież to się nie, naprawdę to nie ma sensu. Ale tu dochodzimy do kolejnego ciekawego paradoksu, kiedy mówi pan o tym scenariuszu węgierskim podzielonej opozycji. Ryszard Petru wzywa wszystkich, żeby się z KOD-em dogadywali i wspólnie tworzyli może jakąś taką szeroką koalicję, kto wie, może nawet wyborczą. Mateusz Kijowski z KOD-u przyznaje, że gdyby nie 300 autokarów działaczy Platformy, to nie byłoby takiej frekwencji na tym poprzednim marszu, bo wtedy była dużo większa niż 4 czerwca, a jednocześnie KOD mówi, że z Platformą to tak trochę nie po drodze, że partia musi się jeszcze wiele nauczyć, że jednak obciążenia i tak dalej, i tak dalej. Mateusz Kioski też mówi jedną ważną rzecz, że trzeba współpracować i też wie, że kwestia już nie tylko ludzi, którzy przyjeżdżają na taki marsz, czy przychodzą na niego, ale kwestia organizacji. To nie jest proste i to jest wielka odpowiedzialność. Akurat my mamy doświadczenie w tych kwestiach, ale przecież wszystkie partie były obok siebie wtedy, także KOD. I to jest pytanie, pan dzisiaj pisać koalicję wyborczą, dzisiaj dzielić miejsca na listach, no to jest coś niepoważnego. Wiele rzeczy się zmieni, ale to nie listy na miejscach przekonają Polaków do tego, żeby głosować na tę listę opozycji, czy w ogóle opozycję, czy partię opozycyjną, a dobry pomysł i zużycie rządów PiS. Ja naprawdę przeżywałem wiele lat w opozycji, w Platformie Obywatelskiej i wiem, jak z tej opozycji wyjść, jak budować dobry projekt na wygrane wybory. I tutaj potrzeba doświadczenia, proszę mi wierzyć. To jak wyjść? Proszę powiedzieć. No, przede wszystkim, tak jak powiedziałem, budować dobry wariant nowego programu, który będzie ofertą i odpowiedzią na obietnice wyborcze PiS, których PiS nie zrealizuje. Czyli to wszystko, co zapowiadał i co dzisiaj widzimy, bankructwo tego pomysłu, bo dzisiaj mamy tylko w części program 500+, czyli nie taki, jaki był obiecany w wyborach, bo nie ma przed wyborami, bo nie ma pieniędzy na pierwsze dziecko, ale to jest kwota wolna od podatku, obiecana, niezrealizowana. To są leki darmowe dla seniorów w całości. To dzisiaj widać bardzo wyraźnie obietnica mieszkań, tańszych mieszkań na wynajem. Dzisiaj mogę panu redaktorowi powiedzieć, ten program nie będzie zrealizowany, bo nie będzie na niego pieniędzy, bo nie będzie możliwości. A jeżeli PiS nie wywiąże się z obietnicy powrotu do starego wieku emerytalnego, to Platforma wtedy zrealizuje zamiast Prawa i Sprawiedliwości ten postulat? Nie, no oczywiście, że nie, bo my rozmawialiśmy o tym, to jest bardzo, bardzo trudne decyzje poprzedniego rządu, ale w obietnicy wyborczej było to na sztandarze kampanii wyborczej, tak?
w taki bardzo, bardzo ewidentny sposób, podobnie jak pomoc frankowiczom. Dzisiaj w ogóle nie ma o tym mowy. No proszę zobaczyć, ile rzeczy zostało obiecanych. Polacy zostali, byli do nich przekonywani przez miesiące kampanii wyborczej, czy przez lato opozycji PiSu, a dzisiaj w ogóle się o tym nie mówi, bo widać, jakie są możliwości ich budżetu. Ale a propos programu, ja pamiętam, jak w kampanii 2011 roku na przykład minister Arłukowicz mówił o tym, że trzeba pomagać finansowo rodzinom wielodzietnym, budować przedszkola, żłobki, pieniądze na trzecie dziecko w rodzinie. Pamiętam, jak przed wyborami z kolei ostatnimi parlamentarnymi Ewa Kopacz mówiła na konwencji programowej, że trzeba zlikwidować tą mnogość różnych danin na rzecz ZUS-u, PIT-u, prawda, i tak dalej. Czyli to jest tak, że w tej chwili niektóre z postulatów Platformy są realizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o to, o czym mówił minister Arłukowicz wtedy, przedszkola, żłobki, to ten program był zrealizowany. Skala tej inwestycji była ogromna. Jeśli chodzi o to, co, o czym mówiła premier Kopacz w Poznaniu na konwencji, czyli uproszczenie systemu podatkowego. Tak, dzisiaj słyszymy, że jest to możliwe, że rząd wraca do tego projektu w zasadzie jeden do jednego. My jesteśmy otwarci tutaj. Jeżeli będzie rząd, ten rząd realizował dobre projekty, nasze projekty, czyjekolwiek, ale dobre projekty, będziemy to wspierać. Tylko to jest, panie redaktorze, taka sytuacja jak z tymi mieszkaniami na wynajem. Jest dobry projekt, jest konferencja prasowa, są słupki i obietnice i nic z tego nie będzie wynikać. Dzisiaj to panu mówię, bo tak będzie. Bo ten rząd zajmuje się tak naprawdę, nie zajmuje się przeprowadzaniem konkretnych rzeczy i realizowaniem konkretnych obietnic. Jest ciągle, w moim przekonaniu, ciągle w kampanii wyborczej. Mówił Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, który za niedługo stawi się o 11 dzisiaj, tak? Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Dzisiaj pan prezydent Duda zaprasza na 11 na Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie dotyczy szczytu NATO. Lipcowego szczytu NATO. Dziękuję serdecznie za wizytę w sygnałach Dnia Radiowej Jedynki. Dziękuję bardzo. Jest 7:26. Autopromocja.